Zuzanna Kuczyńska, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo 24, a dzisiaj moim gościem Paula Szewczyk ze Strefy Kultury Wrocław. Dzień dobry. Cześć, witam. Dzisiaj rozmawiamy o weekendzie otwarcia Impart Centrum i Firleja, który czeka nas od 3 do 5 marca. Zaczyna się koncertowo, ale na koncertach się nie kończy, bo jest też oferta dla dzieci. Może tylko przypomnijmy, kto wystąpi w sam weekend, bo jest to Patryk Depan, Mapa, Urszula Dudziak i Paweł Domagała, czyli całkiem fajny line-up. Bardzo fajny line-up. Patryk Depan i Mapa, tutaj Mapa nasza wrocławska, więc scena troszeczkę podwórkowa, w sensie tutejsza. Ważne było dla nas to właśnie, żeby zahaczyć o ten o tą wrocławskość, tak, tutaj, więc tu na pewno zapraszam dużych i małych. I Urszula Dudziak to jest w ogóle... Nazwisko, którego nie trzeba przedstawiać. Nie trzeba, poza tym, że jest to jej urodzinowy koncert, więc no... Duża nobilitacja też dla samego Wrocławia i Firleja już w ogóle. Znaczy, akurat ten koncert będzie w Impart Centrum, bo to już jest duża scena. Domagała też, myślę, że każdemu znane, więc tak, ta oferta jest bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa, jak na weekend otwarcia, myślę, że postawiliśmy Wrocław wysoką poprzeczkę. To teraz przejdźmy jeszcze do tego, co czeka na dzieci, bo rozpoczyna się cykl Firlej dzieciom. Co to za cykl? To jest gałąź już istniejącego cyklu, który nazywał się Impart dzieciom i teraz też również będzie cały czas działał w Firleju, który od marca zaczynamy programować jako Strefa Kultury Wrocław, więc tam przenosimy wszystkie bajeczki teatralne i zajęcia dla dzieci. No, chcemy stworzyć taką małą przestrzeń, która będzie służyła maluchom i edukowała. Mhm. W ten pierwszy weekend otwarcia mamy spektakl Karmelek, to jest 5 marca, 12 Licho nie śpi i 19 Niekończąca się historia. Kilka słów na temat tych trzech spektakli? Jeśli chodzi o Karmelka, to już się wyprzedało, sztuka została już wyprzedana, co mnie bardzo cieszy, bo okazuje się, że rodzice byli spragnieni bardzo tego, żeby zapewnić dzieciakom jakieś zderzenie kulturalne we Wrocławiu, ale to jest opowieść o małym piesku, taka bardzo familijny spektakl, ciekawy i zdecydowanie humorystycznie najbardziej taki ciekawy, ale warto zwrócić uwagę też na przykład na Licho nie śpi. To jest spektakl Teatru Uszyty. Teatr Uszyty, jak sami mówią o sobie, czyli powstał z nici i szyje z miłości do teatru i do sztuki dla małych i dużych. Tak o sobie mówią, to jest para aktorów, którzy naprawdę z miłością, z śrubek, różnych instrumentów, innych rzeczy budują piękne przedstawienia i animują postaci. Co ważne tutaj, to jest taki morał dla dzieci i dla dorosłych, że nawet jak się broi, to trzeba uważać, bo licho nie śpi, wiadomo. Często w tych dziecięcych spektaklach rodzice także znajdują coś dla siebie, prawda? Zdecydowanie i to też otwiera drogę na to, żeby porozmawiać z dzieckiem na tematy, których nie wiadomo jak zacząć, bo często są to tematy tabu albo jakieś w oderwaniu ciekawe. Od jakiejś historii trudno je też dziecku wytłumaczyć, prawda? Dokładnie, a tutaj jest animowane i przedstawione w jakiś bardzo taki humorystyczny, muzyczny, brzdękający sposób. Zdecydowanie łatwiej jest przełamać te pierwsze lody, żeby tutaj porozmawiać o czymś bardzo ważnym. Mhm. 19 marca Niekończąca się historia. Tytuł dość znajomy. Bardzo znajomy, bo oczywiście oparty na bardzo znanej też powieści, baśni. I tutaj też mamy właśnie taką fajną anegdotę o tym, ktoś zachoruje, jak dużo trzeba czasami włożyć efortów, to żeby kogoś uzdrowić, jak to wszystko funkcjonuje w tym życiu, ale jest mocno fantastyczna, więc tak jak i baśń przenosi w takie stricte odseparowane od naszej rzeczywistości, czasoprzestrzeń, rzeczywistość inną, zupełnie wirtualny świat, więc i duży, i mały widz
który lubi fantastykę i lubi baśnie, zdecydowanie będzie oczarowany tym, co się wydarzy na scenie w tego dnia. Marzec to jest tylko otwarcie, bo na marcu nie koniec. Planujecie także już inne spektakle? Tak, są już nawet ogłoszone, bo mamy już kwiecień, a w kwietniu zaczynamy dość też ciężkim tematem, bo to już nie premiera. Premierę mieliśmy w zeszłym roku z Teatrem Kombinat. To jest baśń, bajka Miejsce, w którym nic nie jest stracone, czyli w skrócie bajka o temacie śmierci, pożegnania, żałoby, umierania, czyli kolejny temat, który bardzo ciężko rozpocząć z dziećmi, rodzicom. Mhm. Jak wytłumaczyć, że dziadzi już nie ma, albo że piesek już nie szczeka w domu, albo w jaki sposób porozmawiać o tym, że, no, że po prostu najnormalniej w świecie jest ta tęsknota za czymś, czego już nie będzie, nie? Ale jest takie zadanie, może sami sobie je założyliście, że ten Firlej dzieciom ma właśnie poruszać, te spektakle mają poruszać właśnie takie trudne tematy, nie tylko ma być fajnie, zabawnie, czy to na razie przypadek? Nie, to też jest akurat taki przypadek, że w zasadzie w każdej bajce jest ten morał, prawda? Mhm. I jako, że są to bajki, to one każde są obarczone tym morałem. Morał ma wartość edukacyjną, więc staramy się też podkreślić to, jaki ten morał jest i jaką wartość edukacyjną dany spektakl ma, a każdy ma. Przede wszystkim też taki, że przychodząc z dziećmi na takie wydarzenia, zderzamy je z bardzo bliskością, tak? To jest taki teatr bliskości, ponieważ to są małe sale i ten teatr jest na wyciągnięcie ręki dla dziecka. To jest moment, w którym można zarazić bakcylem dziecko, że kultura jest ważna, że jest ciekawa. I że jest blisko. Tak, i że jest blisko, że ona jest dostępna i że jest w zasadzie w naszym codziennym życiu. A jaki wiek jest najlepszy na te spektakle? Czy macie jakieś takie przedziały wiekowe dla dzieci? Większość z nich to jest przedział od 3+ wzwyż, bo to są spektakle familijne, ale są też takie jak na przykład ta bajka dotykająca tematu śmierci, gdzie tutaj ten przedział mniej więcej jest zarysowany od 7 lat, ponieważ to już jest spektakl, na którym trzeba się mocno skoncentrować. On jest też bardzo wizualny. Mniejsze dzieci oczywiście zainteresuje tym, że on jest zagrany typowo właśnie mappingowo. To jest bardzo taka nowoczesna forma. Tak, właśnie. Tak. Ale na pewno nie zrozumieją do końca tego, co jest w scenariuszu napisane. A zapisy? Jak zapisać dziecko na taki... Bilety dostępne są normalnie w internecie, na naszej stronie strefakultury.pl. Można śmiało wejść, kupić. 25 zł kosztują. No i oczywiście większość z tych przedstawień, tych spektakli od kwietnia będzie również dostępna w takiej ofercie grupowej dla szkół i przedszkoli, gdzie... Szkoły mogą się zgłaszać. Tak, szkoły mogą się zgłaszać i całymi grupami uczestniczyć w takim wydarzeniu. Ale spektakle to nie jest jedyna forma, którą zaplanowaliście dla dzieci. Jest jeszcze niespodzianka, trochę kulinarna, prawda? Tak, trochę albo nawet bardzo, bo będą to warsztaty, ekowarsztaty kulinarne właśnie. I tutaj też jest właśnie taka dodatkowa wartość edukacyjna, mocno nawet chyba, bo żyjemy w czasach, w których bardzo dużo jedzenia się wyrzuca i marnuje, a one mają za zadanie nauczyć dziecko, że żyjemy w takim czasie, w którym trzeba szanować to, co jest jakby w lodówce i to, co mamy do jedzenia i że nie ma składników niezastąpionych, że powinniśmy troszeczkę nauczyć się tego tak zwanego zero waste, czyli wykorzystania wszystkiego, co używamy. A to też pobudza kreatywność sama. Bardzo i też rozbudza smaki, bo myślę, że takie niejadki typowe, które boją się różnych smaków albo nigdy nie mogą przełamać tego w domu, żeby spróbować, tutaj w towarzystwie innych dzieci śmielej rozwiną ten instynkt takiego poznawania i ciekawości świata. Ale jest jeszcze także bardzo ważna rzecz dla dzieci z niepełnosprawnościami.
migawkami, prawda? Tak, w planach są migawki i inne spektakle, które będą również dostosowane do niepełnosprawności, czyli będą na przykład w języku migowym, czy przez transkrypcję, czy w formie tłumacza migowego, ale będą w różny sposób dostosowywane do takich grup. Mhm. Czyli tutaj od marca zaczynacie i już potem prężnie będziecie działać także dla dzieci. Tak, ten cykl będzie trwał cały rok i no mam nadzieję, że będzie przyjęty bardzo ciepło i że wiele rzeczy niespodzianek, które szykujemy dla dzieciaków, zabaw i innych integracji, przyniesie rezultat i będzie kulturalnie. Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim i Państwa gościem była Paula Szewczyk. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.